mamy Kuba i dzisiaj będzie kolejny odcinek serii Co Słychać. U, dzisiaj będzie kolejny szybki film, ale nie taki szybki jak tam napisałem szybki film, więc dobra. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i jedziemy, bo ostatnio muszę krótsze filmy nagrywać, bo mniej pamięci. No, podzielcie się tym filmem z znajomymi jak możecie, jak chcecie. Dobra, tego kodnika nic się nie zmieniło, bo coś cały czas się dziwna, że nie wiem, co się zostało. Nie wiem, ten kodnik tu się dziwna, że nic się też u niego nie zmieniło, poza tym, że powiększa się pajęczyna. Ten kodnik co powiększa pajęczyna, ostatnio coś tak zaczyna wędrować, nie wiem dlaczego. Nie wiem, może lubi. Ten kątnik chyba mi wyliniał ostatnio, nie wiem sam, bo ma jaśniejsze kolory. Ten kątnik cały czas co tam siedzi u niego też się nic nie zmienia. U tego kątnika nic się nie zmieniło. Tam za liściem jest, mogę wam go pokazać. Tak jest. Dobra, tego już możemy zostawić. Przejdźmy do kątnika mniejszego. Tak, to jest kątnik mniejszy. To jest taki materiał, moi bracia mu robili. Bo miałem im dać. O, jak fajnie ten kotnik by wyliniał. Patrzcie, ten kotnik wyliniał, obok jest jego wylinka. Nie wiem, chyba przed nocą mi wyliniał. Dobrze, to fajnie. Cieszę się, że wyliniał. Tu mamy mojego lejkowca labiryntowego. Patrzcie, jaki imperium sobie tworzy. Fajne, duże. Tego kątnika w następnych odcinkach nie będzie, bo go będę wypuszczał. Mogę wam powiedzieć z prostego powodu. Nie robi pajęczyny, a kątnik bez pajęczyny to nie kątnik. I coś, co wczoraj złapałem. A jest to samiec kątnika domowego większego. I nie wiem, za... I kiedyś może im kopulację zrobił, bo to jest młody samiec. Wczoraj go znalazłem na działce. No. I dzisiaj może go nakarmimy. Co wy na to? Albo nie, w sumie osobny odcinek robię z karmienia prawie wszystkich pająków, dobra? Więc... Tylko jeszcze pokażę szybko te wszystkie pająki. To jest taki, to taki, to taki, to taki, to taki, to taki, to taki. Tu taki, tu taki, tu taki, tu taki. Dobra. Elo!